Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku Dzieci na Wsi Kiedyś, a to już 10. odcinek, proszę Państwa. I dodatkowo chciałbym podziękować za wszystkie obserwacje na moim profilu oraz pozytywny odbiór generalnie właśnie wszystkich filmów z tej serii. Jak widzicie, tata katuje 40 ostro z talerzówką, ale w nocy generalnie taki dosyć spory deszczyk popadał. Akurat dobrze, bo na nasz rzepak. No ale tutaj stależować też trzeba, bo akurat te pole tak się zasklepiło, że masakra i ten deszczyk jest taki idealny. Tam akurat na dołku, na początku pola, to troszkę 40 miała ciężko, bo mokrawo nawet. Ale tu na górce to jest idealnie, więc nie ma co czekać, trzeba talerzować. Oczywiście talerzowalibyśmy 60, no ale stoi rozklekotana. I to jest bardzo słaba sytuacja, bo akurat teraz jest drugi ciągnik bardzo potrzebny, a akurat stoi właśnie na podwórku, no i nie idzie nim robić. Tata tam popatrzył, więc kurczę, naprawdę kilka poważnych mankamentów wyszło. Ma jakiś tam jego znajomy mechanik przyjechać, no ale nie wygląda to kolorowo. Może do jesieni uda nam się tą 60 przywrócić generalnie do stanu takiego, żeby jeździła i mogła pracować, bo też jeszcze będzie jesienią sporo prac. Na razie jakoś tam sobie poradzimy, bo nasz kochany dziadek na szczęście zaoferował, że użyczy nam swojej 30, bo teraz trzeba będzie tutaj pobronować po rzepaku. Też miały być kurcze wały, a jednak z wałów wyszło jedno wielkie dno, ponieważ sąsiedzi też tam u siebie robią, wałów nie chcą pożyczyć. No i tata stwierdził, że nie będzie się prosił i po prostu pobronujemy po tym rzepaku. No i kolejna sytuacja jest taka, że właśnie też 30 będzie potrzebna z racji, że no chyba ostatnie sianokosy nas czekają w tym roku. No i dwa ciągniki, no to jest kurczę minimum tutaj na naszym gospodarstwie. Także będzie chodził ciapek jak najbardziej tutaj u nas na gospodarstwie, a jak będzie potrzeba, to i też dziadkowy zetor. Dziadek właśnie wrócił z pola, więc lecę po ciapka z bronami. O, witaj wnusiu! Ale jesteś szybki, bo jeszcze traktora dobrze nie zgasiłem, a już jesteś. Ja te moje podorywki pobronowałem, więc możesz go śmiało brać i po siebie zabronować. No dobra, dziadek, to biorę ciapka i ruszam w pole. A tak swoją drogą, to tam paliwo jest w ogóle? O, jest, jest, nie martw się o to. Na tym, co jest w baku, to jeszcze byś całą wieś tymi bronami obskoczył. A właśnie, może ty głodny jesteś, bo jak tak, to chodź do chałupy i babcia ci tam coś zrobi do jedzenia. Dziękuję, dziadku, ale nie jestem głodny. Poza tym robotę trzeba ogarnąć, więc nie ma czasu na to. Ajajaj, jaki zawzięty na robotę ten mój wnuk, normalnie moja krew. A wiesz, że babcia przepyszną szarlotkę upiekła? Taką, jak lubisz. Może jednak się chociaż na nią skusi. O, jak szarlotka, dziadku, to bardzo chętnie, ale nie teraz. Jak skończę bronować, ogarnę wszystko, co tam tata będzie chciał, to najwyżej przyjdę do babci na tą szarlotkę. W sumie to i tak muszę ciapka odprowadzić, więc i tak jeszcze dzisiaj u was będę. A co mi go będziesz odprowadzał, jak wam on bardziej się teraz przyda niż mi? Mam zetora jeszcze, więc jest czym w polu robić. Swoją drogą to naprawdę macie pecha z tą 60. Akurat jak jest najbardziej potrzebna, to awaria. Ja twojemu ojcu mówiłem dzisiaj rano, że są dwa wyjścia. Albo jej porządny remont zrobić, albo sprzedać w pizdut i kupić coś lepszego, o choćby nawet takiego zetura jak mój. Wiem, dziadku, tata mi mówił o tym. No co, no musimy teraz wszystkie roboty poogarniać na razie. Jak będzie chwila, to będziemy myśleć, no i dalsze kroki podejmować, bo drugi ciągnik na gospodarstwie to być musi. No a jak, kochanieńki, bez drugiego mocniejszego nieco ciągnika u was, to jak bez ręki. Twój ojciec to powinien nawet coś nieco większego kupić na te hektary, ale to już jego sprawa. No nic, idę do domu, bo głodny jestem, a ty ruszaj w pole. No i ja już sobie tutaj bronuję pierwszy kawałeczek, właśnie ten za gospodarstwem. Kamieni tutaj na tym polu jest dosyć sporo, więc gadaliśmy z tatą parę minut temu i niestety chyba trzeba będzie te kamienie pozbierać. Nie lubię tego bardzo, no ale no co, trzeba będzie, to trzeba będzie. Najwyżej się kogoś jeszcze weźmie do pomocy, może Marcinka albo Krzysia albo kogo innego. No i te kamienie tutaj ogarniemy. Poza tym oczywiście kawałkiem zostaną jeszcze dwa do pobronowania, ale szybko idzie. Ciapek tam naprawdę daje radę, więc dziadek o niego dba, jak o jakąś taką prawdziwą perłę. Więc naprawdę ten ciągnik chodzi jak złoto, żeby tak nasza właśnie 60 chodziła, to byłbym mega szczęśliwy. No i ja już drugi kawałek sobie tutaj bronuję elegancko. Jest tutaj taka trochę górka, no ale idzie robota. Także co, no działamy! Kids,
smiling counterfeit. So monster, dash pizza.com. No i ja już skończyłem bronowanie, akurat słyszałem, że tata jedzie, to mówię, wyjrzę sobie na niego i proszę bardzo, pędzi nasza 40 wsią, kurczę, tata tam depcze w pedał, normalnie gazu, wcale nie zważa na nic, o, już tutaj wjeżdża, aż się samochody zatrzymują. I rura, kurde bele, poszedł, szybcy i wściekli. No i ja też idę, bo kurczę, muszę brony odpiąć, akurat tata mi pomoże, bo normalnie jakoś jedna strona się zablokowała i wcale ramienia ściągnąć nie mogę. Tata mi pomógł, brony odpięte. No i co widzowie, kończymy ten dzisiejszy piękny odcinek. Mam nadzieję, że was nie zanudzałem. Przepraszam za mój głos, bo normalnie, generalnie jak widać i słychać w sumie, jeszcze nie doszedł do siebie. Ja jadę ciapka tam pod wiatę odstawić. Także dziękuję za oglądanie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to napisz komentarz ciapek. No i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, siemanko!